na sobie tak walnąć. Pania Skierko, nie? Patrz, patrz. Dojechali z Zielonej Góry czy z Lubuskiego? Z Zielonej Góry. I z Lubuskiego. I z Lubuskiego. No bo Zielona Góra jest Lubuskiem. Troszkę jesteście podobni do siebie. Dlaczego? Przypadek. Zapuściliśmy włosy, jak widać, pod rzeźnika, dlatego może to podobieństwo. Brak tak. Włosów, tak. A poza tym jesteśmy szwagrami całkiem prywatnie, całkiem więc to siłą rzeczy. Dobrze się domyślałem. Panowie, tworzycie zespół na ultramaraton czy bieg rzeźnika? Na bieg rzeźnika. Udało nam się zapisać, a raczej udało nam się wylosować miejsce, bo to nawet nie zapisać, zapisy nam się nie udały, ale skoro nam się udało to miejsce wylosować, doszliśmy do wniosku, że uda nam się też przebiec to wszystko, tudzież przemaszerować albo przeczołgać się, zobaczymy jeszcze jak to pójdzie. Jeden drugiego pociągnie może. Tak, ale jak się biegnie we dwóch, no to się głupio wycofać temu jednemu, więc na to liczymy. No niestety nie można się rozdzielić, musi para wbiegnąć, bo inaczej dyskwalifikacja, tak mówi regulamin. Jakie macie doświadczenia wcześniejsze przed tym maratonem? Nawet bardzo ujemne bym powiedział, bo żadne, także idziemy na żywioł. No, przynajmniej ja, bo szwagier... Ja przebiegłem maraton, parę półmaratonów, coś tam biegałem, ćwiczyłem, siłowałem się i ogólnie no, poświęciliśmy dosyć mocno pół roku na przygotowania do tego biegu. Mamy nadzieję, że to zaprocentuje. A ostatni maraton, kiedy zaliczyłeś i jaki? Ostatnio to było dawno, bo to było Leszno i później długi czas walczyłem z kontuzją. A całkiem ostatnich to były półmaratony w Przytoku, bo to jest taki mój pierwszy maraton, od którego zaczynałem. I w ramach treningów w moim rodzinnym Jaworze też półmaraton jaworski, który jest bardzo górzysty, bardzo fajny i bardzo dobrym treningiem przed rzeźnikiem się okazał. Będę niegrzeczny, zapytam się o czasówkę.
z pełnym umundurowaniem rzeźnickim na półmaratonie w Jaworze, no to biorąc pod uwagę te prawie 5 kilo na plecach, miałem 2,15 bodajże. To takie... Ale maraton? Maraton? Kurczę, nie pamiętam. No to było dawno, to nie możesz tego liczyć. To było 2011. Koło 5, ale już nie powiem teraz tego. Tak, ostatnio biegłeś pełny maraton? Ale to był bieg z kontuzją. Ja już kończyłem to z czymś, co się ITBS nazywa i po prostu no już trochę niepotrzebnie też go kończyłem, bo powinienem zejść w zasadzie po półmaratonie. A to trochę błędy początkującego spowodowało, że postanowiłem to w jakiś sposób przebiegać. Nie będę straszyć oglądających, ale co ci daje taki uprawianie biegów długodystansowych? Kurczę, niektórzy medytują siedząc, a ja medytuję w biegu i to tak mniej więcej wychodzi. To przy mojej pracy, takiej dosyć mocno siedzącej i nerwowej i stresującej, to jest takie wyciszenie maksymalne, jakie można uzyskać. A oprócz tego dbamy o zdrowie, siłą rzeczy. No to do zobaczenia na mecie. Dziękujemy serdecznie. Będziemy. Do zobaczenia. To biegniemy. Dzięki. Będę w telewizji. Będę czekał na mecie, czekamy na medale i proświętujemy. Smacznego nie będę życzył, żeby nie zapeszyć, ale proszę pana, dlaczego wszyscy jedzą makaron? No, sam chciałbym wiedzieć, ale skoro wszyscy wiedzą, to też jem. Coś w tym musi być. No ale ten makaron zawsze ma jakiś dodatek. Co najwięcej można w tym makaronie spotkać? Najwięcej można spotkać pieczarki w tym makaronie. Nie, bardzo smaczne, podobno ma wiele węglowodanów. I to ładnie ładuje mięśnie na wiele godzin do przodu. Podobno. Biegamy maratony? Biegamy maratony. Ostatni? Poznań, Dębno. W tym roku? Poznań w październiku, Dębno w kwietniu. Byłem, ale nie widziałem. Jaka czasówka? 3:20 maraton. No to już jest gratulacja, bo to nie byle jaki wynik. A skąd dojechaliśmy? A z Poznania dojechaliśmy. A z kim rozmawiałem? Waldek Prus. Jak to jest, że wszyscy jadą dzisiaj makaron? Dlaczego? Tylko to dają. To taki posiłek przed biegiem. Przed biegiem, tak? A o której biegniemy? Jutro o 3:30. Dobrze powiedziałeś, jutro. Skąd dojechaliśmy? Z Wrocławia. To niedaleko, nie? No całkiem, 500 kilometrów tylko. A stałeś w kolejce na autostradzie? Oj tak, był koreczek, był taki wypadek po drodze, ale daliśmy radę, zdążyliśmy. No i... 3 godziny, tak? Słucham? Na autostradzie były 2 przepaki i tam się postało chwilę. Troszkę dłużej. Troszkę dłużej staliście? Nie, staliśmy krótko, szybko przeszło. Bo ja stałem 3 godziny. No trudno. A powiedzcie mi, jakie macie plany po ukończeniu tego biegu? Może kolega coś powie. Ja, ponieważ jestem pierwszy raz w Bieszczadach, chciałem trochę pozwiedzać tutaj okolice. No nie wiem, kolega ma rodzinę niedaleko, to może mnie zaprosi i się na jakiś spacer wybierzemy. A ma młodą ciocię, tak? Proszę? Ma młodą ciocię. No nie zupełnie, babcie ma. Przepraszam, żartowałem. A dlaczego pan je makaron? Czego nie mam? Dlaczego pan je makaron? 5 godzin kierowałem. Przyznam się szczerze, że wiele nie podjadałem i muszę uzupełnić energię przed biegiem. Ale kanapka ze schabowym chyba jest lepsza, nie? Ja też mam. Dojdę do samochodu, zjem kanapkę. Jednak się nie dowiem. Nie dowiem się jednak dzisiaj, dlaczego wszyscy jedzą makaron. Z kim rozmawiałem? Makaron to węglowodany. Grzybki rozweselają. Także wszystko, czego potrzeba biegaczowi. A z kim rozmawiałem? Tomasz Derda, Wrocław. Tomasz Felkiel, Wrocław. Dziękujemy. Kto to organizuje? Po co? Dlaczego? Wszystko. Strasznie dużo pytań w jednym czasie i to jest dość skomplikowanych. Poczekaj. Strasznie dużo skomplikowanych pytań w jednym ciągu. Bieg rzeźnika to jest taki bieg po górach, gdzie ludzie próbują w ciągu jednego dnia przebyć odległość od Komańczy do Ustrzyków Górnych i próbują to zrobić tak naprawdę od wschodu do zachodu słońca. 11 lat temu na starcie tutaj stanęło 10 ludzi,
Jutro wszystko wygląda na to, że stanie ich około 1200. Spodziewamy się, że około 1000 dotrze do mety w Ustrzykach Górnych. Skąd się wziął bieg rzeźnika? Wziął się z pasji kilku biegaczy, którzy uznali, że fajnie spróbować się na tej trasie, zobaczyć, czy da się to przebiec w jeden dzień. No i okazuje się, że się da. Jak udowadnia to co roku teraz mnóstwo ludzi. A kto to wymyślił i jak to się stało? Wymyśliłem to ja dość przez przypadek, bo powiedziałem kiedyś przeszliśmy kiedyś z kolegami tą trasę w 3 czy 4 dni. Siedliśmy na piwie w Ustrzykach Górnych i tak sobie pomyśleliśmy, że kurde, niezły kawałek trasy zrobiliśmy, a ja powiedziałem, że właściwie jakby się sprężyli, to można by tak w jeden dzień od wschodu do zachodu słońca to zrobić. No i tak od słowa do słowa poszło zakład, no i trzeba było ten zakład zrealizować, więc zrobiliśmy to od wschodu do zachodu słońca. Wygrałeś zakład? Tak, wygrałem zakład, zrobiłem to w 11 godzin 46 minut. To czas całkiem przyzwoity. Nawet dzisiaj, nie? Nawet w dzisiejszym dzienniku, chociaż było to 10 kilo temu, to może 15 kilo temu nawet, to i tak, nie, to teraz bym nie dał rady. Jak to się przez te 10-11 właśnie lat rozwijało? Właściwie w takim postępie geometrycznym, znaczy właściwie z roku na rok było dwa razy więcej ludzi, albo przynajmniej o połowę więcej. No i był tak coraz bardziej popularny ten bieg, to znaczy coraz więcej ludzi chciało się z tym zmierzyć. To się złożyło razem z tym, że w ogóle popularność biegania wzrosła w Polsce strasznie w ostatnich 10 latach. I przez to, że tych biegaczy jest coraz więcej, no i to jest też coraz więcej ludzi poszukujących takiego wyzwania jak bieg rzeźnika. No, bieg rzeźnika jest innym wyzwaniem trochę niż maraton. Maraton biegnie kilkanaście tysięcy ludzi, czy kilka tysięcy ludzi. W biegu rzeźnika dotychczas biegało kilkaset. No w tym roku rzeczywiście to jest, to bardzo osiągnęliśmy duży szczyt popularności. Nie wiem, zobaczymy jak to się będzie dalej rozwijało, ale ale w tym roku widać, że i biegi górskie stały się bardzo popularne. Pewnie też za sprawą tego, że w zeszłym roku w plebiscycie biegów górskich zostaliśmy uznani za najlepszy bieg górski w Polsce, więc pewnie też marka robi swoje. Myślę, że to jest też piękno Bieszczad, które są po prostu dzikie, przepiękne i które przyciągają ludzi, którzy szukają jakichś tam innych wyzwań. I to Bieszczady zawsze miały taką renomę, przynajmniej od powojnia. I po prostu takie są. No, to są takie, że ludzie tu lubią przyjechać po to, żeby się zmęczyć, żeby pochodzić po tych górach, żeby odpocząć, żeby przebiec bieg rzeźnika ostatecznie. A oprócz tego, że ludzie szukają wyzwań i szukają miejsca i sposobu, żeby się sprawdzić, jak myślisz, nie ma w tym trochę szpanerstwa, trochę chęci pokazania się, że o, ja też? No można tak powiedzieć, ale nie wiem, no nie sądzę. No tutaj przyjeżdżają ludzie, którzy naprawdę nie obnoszą się z tym, że przebiegli bieg rzeźnika. No czasu ktoś pobiegnie w koszulce biegu rzeźnika, bo jest to rzeczywiście, tak jak się przebiegnie, no to się uchodzi za takiego twardszego niż tacy, którzy przebiegają maraton. To nie jest bieg dla każdego, to nie każdy dokończy, to odpada bardzo dużo zawodników po drodze, więc no pewnie taka nutka takiego wyzwania, z którym się ludzie mierzą, jest tutaj i pewnie jest trochę dumy z tego, że się ten bieg ukończyło. Ale czy jest to szpanerstwo, żeby wystartować w biegu rzeźnika? Nie wiem. Na pewno jest, można być dumnym, jak się go ukończy. Był taki moment, kiedy przed zapisami jeszcze, kiedy ogłosiliście, że wpisowe rośnie, no powiedzmy, prawie o 100%, że najpierw na forach było mnóstwo głosów negatywnych, przeciwnych temu, oburzonych, a potem jak co do czego przyszło, to się okazało, że wszyscy rzucili się te zapisy jak głodny na jedzenie. No powiedz, jak to było. Nie znaleźć żadnego wsparcia sponsorskiego, takiego konkretnego, które by nam pomogło w organizacji tego biegu, a bieg organizacyjnie stawał się coraz bardziej absorbujący dla nas i właściwie traciła na tym nasza praca zawodowa. Musieliśmy odpuszczać wiele rzeczy związanych z życiem rodzinnym po to, żeby w tym biegu uczestniczyć. No to jest kwestia spędzania tutaj wakacji, spędzania tutaj wiele czasu, wielu dojazdów tutaj, ściągnięcia tutaj wielu wolontariuszy. I summa summarum, ten bieg jest zorganizowany w najbardziej absurdalny sposób, jaki można. Czyli nie jest to bieg w kółko, tylko jest to bieg z punktu A do punktu B. Czyli trzeba rano o 2 w nocy w Bieszczadach, gdzie nie ma nic,
dowieźć 1000 zawodników. Czyli trzeba wynająć kilkadziesiąt autokarów, które tych zawodników przewiozą naraz w jednym momencie. Trzeba zwieść wolontariuszy z całego kraju właściwie, którzy pomagają w organizacji tego biegu. No, trzeba oczywiście opłacić ich hotele, podróże i tak dalej. Trzeba tutaj przyjechać kilka czy kilkanaście razy w roku po to, żeby organizacyjnie dojrzeć kilku rzeczy. I summa summarum organizacja tego biegu staje się strasznie droga. Myśmy do tego przez wiele lat dopłacali i nie stać nas było na to, więc stworzyliśmy budżet taki, żeby pokrywał wszystkie koszty, po czym podzieliliśmy go przez liczbę ludzi, którzy planowaliśmy, że będą startować i tak powstała suma, która zamyka się w 250 zł od osoby. I no oczywiście jest to bardzo drogo. I reakcja biegaczy pierwsza była taka bardzo gorąca. Parę osób rzeczywiście wyrażało niezadowolenie z tego powodu, ale później zapisy trwały 12 minut, żeby wyczerpać limit miejsc, więc zdaje się, że nie jest to tak, nie jest tak źle. Kilka pakietów przeznaczyliśmy na aukcje charytatywne i kilka pakietów zostało sprzedanych na aukcji, a pieniądze zostały przeznaczone czy to na wyprawę Darka Strychalskiego na Bedwater, czy na kilka innych zbożnych celów. I te pakiety, które poszły na aukcji po wyczerpaniu się już możliwości zapisów, poszły dużo drożej niż same zapisy, więc zdaje się, że ciągle jest więcej chętnych, ciągle popyt przerasta podaż. A wtedy w styczniu przez chwilę, chociaż nie miałeś takich obaw, że może przegięliśmy, może się od nas odwrócą? Miałem i strasznie się bałem tego, jak pójdą zapisy. Zresztą no, regulamin był stworzony tak, że ci, którzy się zapiszą w pierwszym tygodniu, nawet mieli losowane jakieś nagrody dodatkowe w pierwszym tygodniu. A jak po 12 minutach zaczęły się do mnie dobijać kolejne osoby, mówiąc, że co się stało, nie udało nam się zapisać, no to przyznam, że byłem w niezłym szoku. Opowiedz nam teraz troszeczkę o trasie. No, trasa jest bardzo trudna, górzysta, bo to wiedzie przez kilka górskich pasm bieszczadzkich i na dość niskich górach osiągnęliśmy dość duże względne przewyższenia. Więc biegnie się tam, startuje się z poziomu 500 metrów, biega się na 1000, potem się zbiega na 500, potem się znowu biega na 1100 i tak dalej, i tak dalej. Więc w górach, które nie przewyższają 1100 paru metrów, osiągnęliśmy 3,5 tysiąca metrów przewyższenia w pionie podczas biegu na dystansie niespełna 80 km, więc trasa jest trudna. Jest to leśna trasa, bardzo często kamienista, w deszczu błotnista. Dość ostro schodzące zbiegi, takie, że trzeba się drzew trzymać, żeby móc zbiegać, lub trzymać się drzew, żeby móc wdrapać się na górę. Ja pamiętam, że jest kilka takich miejsc, gdzie normalnie się trzyma człowiek kamieni czy trawy, żeby się wspiąć na szczyt, czy to Smereka, czy paru innych miejsc. Także trasa jest trudna i wymagająca. To teraz spróbujmy w takim telegraficznym skrócie od drugiej nad ranem przejść całą tę trasę. Co się dzieje o drugiej? To jest taki pierwszy punkt. O drugiej do Cisnej podjeżdża 20 kilka autokarów. Zawodnicy, którzy śpią tutaj lub w okolicy, pakują się do tych autokarów, jadą do Komańczy. Przed autokarami dostają kawę od Idea Cafe, która tutaj nam przyjeżdża wspierać, dostają darmową kawę. Jadą do Komańczy. W Komańczy jest uroczysty start. Strzelamy z karabinu i zaczyna się bieg. Ten start jest zawsze bardzo uroczliwy. Tak, bo jest ciemno, jest gra wiewiórek, dzień dobry, grają wiewiórki na drzewie, które grają na bębnach od 10 lat na starcie biegu rzeźnika. Jest ładnie, jest taki świt, taki blady, górski świt, więc no ma to naprawdę wiele uroku. No i w którymś momencie zaczynają ludzie biec, jest to rzeka ludzi biegnących drogą na Prełuki, a później już czerwonym szlakiem dalej przez cały bieszczadzki szlak, góra, dół, góra, dół, góra, dół, z kilkoma postojami w Cisnej, w Kalnicy, czyli właściwie Smereku, czy w Berechach, czy Brzegach Górnych. Jak dobiegają do Ustrzyk Górnych, to my tam czekamy z zimnym piwem i czymś do zjedzenia i wydaje się, że ci, co dobiegają, są szczęśliwi. Jak widzę tych, co dobiegają, zawsze to są szczęśliwi. Istotne jest nie tylko to, żeby dobiec do mety, nie tylko to, żeby dobiec
w limicie określonym czasu, który wynosi 16 godzin, ale ważne jest też to, że w kilku miejscach na trasie trzeba być w określonym czasie, nie wolno się spóźnić. No tak, są limity na trasie oczywiście takie, które nam z organizacyjnego punktu widzenia pomagają po to, że eliminujemy tych ludzi, którzy nie są w stanie skończyć te 16 godzin już wcześniej. Ale chyba ważniejszym wyróżnikiem tego biegu jest jednak to, że biegnie się w parach. Że nie można polegać tylko na sobie i na własnej samotności długodystansowca i zdolności znoszenia tej samotności, tylko trzeba jeszcze polegać na swoim partnerze czy partnerce, z którą się biegnie. I to jest wielkie utrudnienie, to powoduje, że ludzie, którzy mają kryzysy w różnych okresach, muszą się zmagać jeszcze ze słabościami swojego partnera czy partnerki. I to naprawdę jest duże utrudnienie, ale też jak gdyby wyróżnik tego biegu spośród innych biegów górskich. Wymyśliliście to po co? Po to, żeby się wyróżniać, czy z jakiegoś innego powodu? Na początku z tradycji takiej, że mieliśmy to skończyć we dwóch razem w te 12 godzin. Potem ze względów bezpieczeństwa, bo nie byliśmy w stanie pomóc wszystkim na trasie cały czas, więc ten partner zawsze mógł gdzieś dobiec po to, żeby zadzwonić i wezwać pomoc. A w tej chwili już tych ludzi na trasie jest tylu, że zawsze się znajdzie ktoś, kto pomoże, więc te względy bezpieczeństwa są mniej istotne, a jest to po prostu urok biegu i takie kolejne wyzwanie, żeby biec w parze. Bieg Rzeźnicza to w tej chwili, w tym roku już, to prawdziwy festiwal biegowy. No tak, jest bieg Rzeźnika, jest Rzeźniczek i jest Rzeźniczątko. Rzeźniczek to jest bieg towarzyszący na 26 km z przepięknym rajdem kolejką tuż przed samym biegiem. W tym roku na trasie z Solinki przez Przełęcz nad Roztokami do Cisnej. Jest towarzyszący bieg dla dzieci, czyli dla najmłodszych od... Zdaje się, że będą tacy, którzy jeszcze nie umieją chodzić, do kilkunastoletniej młodzieży, którzy startują na różnych dystansach i te wszystkie biegi towarzyszące dzieją się w sobotę, ale zapraszamy tych ludzi też do kibicowania oczywiście w biegu głównym, czyli w biegu Rzeźnika. Ale jest jeszcze coś... Jest jeszcze coś takiego jak Rzeźnik Hardcore. A to jest dla zupełnych wariatów, którzy przybiegają w 12 godzin na metę w Ustrzykach Górnych i uznają, że właściwie to jeszcze im mało i chcieliby pobiec dalej po to, żeby skończyć Czerwony Szlak Bieszczadzki. No i biegną dalej i kończą ten Szlak Bieszczadzki w Bołosatym, wtedy dokręcają do 100 km. Ale oni cały czas muszą się zmieścić w tym limicie 16 godzin. Tak, limit jest ten sam dla nich jak dla innych, więc tak jak mówię, no są to zupełni wariaci, w tym roku tych wariatów jest około setki. Ma to swój urok, fajni ludzie. To na koniec powiedz mi, to są Bieszczady, to jest las, to jest również park narodowy. To nie jest łatwo zorganizować, wpuścić tak wielką rzeszę biegaczy na teren Parku Narodowego. Jak wam się układa współpraca z nadleśnictwem, z władzami Bieszczadzkiego Parku Narodowego? To trudna współpraca? Nie, wypracowaliśmy tą współpracę przez lata i w tej chwili bardzo dobrze nam się układa ta współpraca. Lasy Państwowe pomagają nam w przygotowaniu trasy, wycinając drzewa, które zalegają na trasie, czy pomagając, no choćby w organizacji tego, co się tutaj dzieje, całego festynu związanego z biegiem. Park Narodowy też nam pomaga. Na terenie parku ludzie, którzy biegną, są już tak rozciągnięci, że nie jest to żadne obciążenie tak naprawdę dla parku i pomiędzy pierwszym a ostatnim zawodnikiem jest 8 godzin, więc tak naprawdę nie zaburza to ruchu turystycznego, szczególnie, że podlegamy jako biegacze wszystkim tym samym rygorom, którym podlegają turyści i wszystkie te ograniczenia, które dotyczą poruszania się po parku, dotyczą także zawodników uczestniczących w biegu rzeźnika. I wydaje się, że jest to taka z naszej strony też duża promocja takiego ekologicznego czy zgodnego z naturą zachowywania się w parku i wydaje się, że park to też docenia. Jakie to wymogi są? No oczywiście zero hałasu, zero śmiecenia, zero zbiegania ze ścieżek, uprzejmość na trasie. A zdarza się, że ludzie mimo wszystko przekraczają jednak te zakazy?
Nie, ponieważ grozi to dożywotnią dyskwalifikacją i nie będziemy się nigdy wahać, żeby tego, z tego argumentu skorzystać, więc myślę, że każdemu zależy na tym, żeby wrócić jeszcze w Bieszczady, a wiedzą, że jeżeli nam podpadną, to wpadną na naszą czarną listę i już więcej nie wystartują w biegu rzeźnika. Niektórzy biegacze w formie anegdoty opowiadają, że kilka lat temu na biegu rzeźnika w niektórych miejscach trzeba było chować numery startowe, żeby nie podpaść strażnikom parku. To było dawno temu i udało nam się to obejść i jest w porządku w tej chwili. Super. Dziękuję Ci. Dziękuję bardzo. Proszę mi powiedzieć, dlaczego dzisiaj wszyscy jedzą makaron? Bo to jest tak zwane pasty party. Tak zawsze zwyczaj mają biegacze, że w przeddzień biegów jedzą właśnie pastę party, czyli makaron z jakimś tam sosem. To tak mniej więcej wygląda. Większość mówi, że dodaje pan takie grzybki, po którym się człowiek bardzo mocno uśmiecha. Czy to prawda? Nie wiem, czy to prawda, ale zbieramy w naszych lasach. One takie malutkie są, nieduże. Widzi pan, te kawałki nie są takie duże, więc no możliwe, wszystko możliwe. Ale myślę, że to im wyjdzie na zdrowie, będą lepiej biegać po tych górach, bo jednak te 80 km to naprawdę jest... Tak, stracają dystans umysłowy. Proszę mi powiedzieć, ile już dzisiaj pan wydał porcji? To znaczy nie wiem ile wydałem, ale gdzieś przypuszczam, że koło 600, dopiero gdzieś koło połowy, jeszcze mam następną 600 wydać, 1200 także. W kilogramach? W kilogramach to nie wiem, nie mam pojęcia, no chyba, że mogę powiedzieć przed gotowaniem, więc jest około 200 kg makaronu. No to nieźle, a z kim rozmawiałem? Mirosław Nadolny, karczma Brzeziniak. Dziękuję. Dziękuję. Ale nie, bo my jesteśmy w Bierzolinie. Z jakiego zakonu ojciec pochodzi? Jestem franciszkaninem z Krakowa. Toż to niedaleko. Kraków? No troszkę jest mimo wszystko, ale w sumie niedaleko, tak. Mam pytanie takie, które zadaję wszystkim. Co skłoniło do biegania? To znaczy ja się od dziecka interesowałem gdzieś sportem, w jakiś sposób też bieganiem, może mniej? A właśnie kilka lat temu jakoś bardziej zainteresowało mnie bieganie i stwierdziłem, że spróbuję swoich sił. No tak najpierw trenując, a później jak widziałem, że coś z tego wychodzi i daje mi to przyjemność, tak biegałem w wolnym czasie. No i później zobaczyłem, że może wystartował w Krakowie maraton. Takie było marzenie. No i się od Krakowia maraton wszystko zaczęło. Dawno to było? 5 lat temu. No to już ładnie. To podejrzewam, że już ojciec ma... taką odznakę korony maratonów? Niestety nie mam, ponieważ biegam tylko moje maratony ulubione, tam gdzie mi jest jakby blisko po drodze, głównie w Krakowie 4 razy, w Poznaniu 4 razy, we Wrocławiu też kilka razy. I właściwie poza tymi 3 nie biegałem innych maratonów, tylko te 3. Przepis mówi, że w ciągu 24 miesięcy trzeba jeszcze zaliczyć Warszawę i Dębno. To niedużo zostało. Z tego co wiem, dzisiaj trzeba biegać niestety parami. Osoba towarzysząca, ojcu, to któż to taki? Kolega w tej chwili, można powiedzieć. Bez... I od tego czasu, od świąt jesteśmy zmobilizowani do działania dzisiaj. I dziś, jutro będzie dzień właśnie tych kilku miesięcy przygotowań. Czy wcześniej jakieś doświadczenia były? No tak, parę startów w maratonach zwykłych. Tutaj w zeszłym roku, w jesieni, maraton bieszczadzki na przykład. Doświadczeń niewiele. Krótko biegam, 2 lata. Zapytam, jakie macie życiówki? 3:30 w maratonie płaskim. Ja mam niecałe 3 godziny 10 minut. O mamo, toś tak. Nie jeden o tym marzy, żeby taki czas mieć. Tym się może różnimy od tych, co siedzą i nic nie robią. Zapytam, czy maraton to jest zdrowie, czy coś innego? W sensie kwoty, ceny? 150 zł około. Wpisowe. Źle zostałem zrozumiany. Czy maraton to jest zdrowie, czy coś innego? A czy zdrowie? No nie, no można, na maratonie się zdrowia nie zyskuje, raczej można stracić zdrowie, jakąś kontuzję czy coś, ale... Wielu ludzi podejmuje ten wysiłek, jeżeli są dobrze przygotowani, to nie ma problemu z uszczerbkiem na zdrowiu. Także, a nie zyskujemy zdrowia, to jest za długi bieg, żeby to dla zdrowia robić. To się raczej robi dla pasji, dla hobby, dla
dla wyniku może. Każdy ma inną motywację, jakąś wewnętrzną, jakąś zewnętrzną, no trudno powiedzieć. Przepraszam, ja się z tym nie zgodzę, dlatego że większość ma inne zdanie. No większość, ale warunki, jakie w tej chwili zostały stworzone do biegania w Polsce, zrobił się to sport masowy, bardzo popularny. Kontuzje się mnożą, no niestety zgony są. Doświadczenia jakie są, jeżeli chodzi o przygotowanie? Bardzo dobre. Ja staram się biegać bez kontuzji, z umiarem, bez jakiegoś większego obciążenia organizmu niż to jest możliwe i do przyjęcia przez organizm. Także wszystko jest kwestia rozsądku, umiaru, pewnej systematyczności, jakiejś tam minimum wiedzy, którą trzeba mieć, żeby się nie okaleczyć. A jak ojciec pokonał te problemy, żeby zacząć biegać? Oczywiście myślę o początkach, o przygotowaniach, o treningach. To znaczy ja bardzo lubiłem bieganie, nie był tam problemowy nie wiem, start w pierwszym maratonie, tylko była kwestia przygotowania się. No, ja bardzo lubiłem biegać, więc tylko biegałem dłuższe dystanse i okazało się, że mam taką wydolność, taki dar od Pana Boga, że wytrzymuję to bez kontuzji, bez jakichś tam większych boleści. I sprawia mi to ogromną przyjemność, więc to kwestia po prostu systematycznych treningów. Jak sobie to godzicie? No bo przecież obowiązki, zobowiązania i wysiłek fizyczny. To znaczy myślę, że jeżeli ktoś coś bardzo chce zrobić, to jest w stanie pogodzić różne rzeczy. Tak samo i w naszej sytuacji. Jeżeli mamy, nie wiem, jakieś tam wspólne swoje modlitwy, jakieś wspólne prace, czy też indywidualne, no to robimy to w konkretnym czasie, w określonym czasie, ale też każdy ma jakiś czas, w którym może odpocząć. I ja w tym czasie, w którym mogę odpocząć, po prostu biegam i daje mi to również odpoczynek. Tam są Franciszkanie, bo przez moment zapomniałem. I oni twierdzą, że wyciszają się, modlą się w czasie biegu. Jest to możliwe? Oczywiście, że tak. Ja szczególnie myślę, że maratończycy, czy w ogóle ultramaratończycy biegają samotnie często i jak najbardziej jest dużo czasu, dużo takich chwil, kiedy można się modlić i też to robię w trakcie biegu. Odpoczywam jakby tak psychicznie i wyciszam. Wyciszam się bardzo, jeżeli jeszcze biegam gdzieś tam po lesie, w przyroda, piękne krajobrazy. A więc maratony mogą służyć wszystkim. Z kim rozmawiałem? Ojciec Jacek Bielecki, franciszkanin z Krakowa. Artur Tuczawski z Rzeszowa. Dziękuję, do spotkania na mecie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Kafe będzie Wam serwowała kawę, którą warto sobie na drogę zabrać. I myślę, że kto pierwszy, ten lepszy, ale nie sądzę, żeby wy robili ze wszystkimi. Ciekawy zespół, który tutaj w tej chwili oczekuje na rozpoczęcie maratonu. Skąd Panowie dojechali? No, przyjechaliśmy z Podkarpacia. Okolice Tomaszowa Lubelskiego. Prawdę mówi? Znaczy, no tak uściślając, to jest taka bardzo mała wioska w lesie schowana na roztoczu i nazywa się Pizuny. Oho! Ileż to kilometrów? Ileż to kilometrów? No około 200, ponad 200 kilometrów stąd. Panowie biegają maratony już długo, czy to jest pierwszy was maraton? No ja biegam od 5 lat maratony. No to będzie mój drugi ultramaraton, a mam 10 maratonów. Drugi ultra, to znaczy pierwszy kiedy był? 2 lata temu też Rzeźnik. Jak poszło? No było bardzo ciężko, ale ukończyliśmy. Razem? Tak, razem z bratem. Brat. Trochę zaskoczony jestem, bo brat ma inne włosy jak pan. A proszę mi powiedzieć, od ilu lat biegamy? No ja biegam od 2001 roku. No to już 13 lat będzie. No do tej pory ukończyłem już około 50 maratonów ulicznych. To jest mój 8 bieg rzeźnika teraz, ten będzie.
I biegałem też inne biegi na 100 km, 24-godzinny, ukończyłem 12-godzinny, także dość sporo się nazbierało tych. Jestem zaszokowany taką ilością, takimi cyframi. Jaką masz życiówkę? W maratonie? W maratonie mam 3 godziny 14 minut, a mój najlepszy czas na rzeźniku to było 11:27 minut, 11 godzin. Znaczy do setki nie biegłeś? To znaczy tutaj zrobiłem dwa razy hardkora, to gdzieś tak było, no, gdzieś około 16 godzin w sumie. A mój rekord na 100 km to było 9 godzin 50 minut gdzieś, a w biegu 24-godzinnym zrobiłem 170 km. Biegasz tylko w Polsce, czy za granicą również? Znaczy biegam za granicą też. Byłem w Szwajcarii, w Bielbiene, w tym biegu na 100 km. Tam miałem około 10 godzin czas. No, to był bardzo duży bieg, bo tam zjeżdżają się zawodnicy z całego świata. A tak tutaj bliżej, to tam po górkach gdzieś na Słowacji czy w Czechach też. Bo tak w ogóle to ja mieszkam i pracuję w Bielsku Białej, ale pochodzę tutaj właśnie z Roztocza. I... Rozumiem. Bieganie i organizowanie takich biegów, no niestety to są finanse. Jak sobie z tym radzisz? Znaczy, no teraz starałem się o dofinansowanie z firmy do takiego ultrabiegu, który jest właśnie u nas w Bielsku organizowany, nazywa się BUT, Beskidy Ultra Trial, i no ale z przykrością muszę stwierdzić, że szef dość dużej firmy uznał, że nie ma pieniędzy. Ale w przeszłości zdarzało się już kilka razy, że zasponsorował mnie jakimiś tam kwotami, przynajmniej na opłacenie tej opłaty startowej. Rozumiem. Z kim rozmawiałem? Ryszard Wołoszyn i brat Czesław Wołoszyn. Proszę wsiadać do autokarów na mecie na bieżąco. Sałatka do ręki, piwo na drogę. Do autokaru. Piknik tutaj. Będzie muzyka od godziny 16. Będą grały miejscowe banki, które grają fajnie. Będzie grał Pogotowie Energetyczne, który... Spał pan czy nie? Nie udało się tej nocy. Jaka przyczyna? Chyba nie dziewczyna, co? Nie dziewczyna. Mały stresik. A który raz biegniemy? To raz pierwszy. Pierwszy? A jakie doświadczenia mamy? A, trochę chodzimy po górach, trochę biegamy maratonów. Ileż to maratonów zaliczonych? Dwa. Widzę, że to taki ciekawy numer. 1, 3, 4. I też 1, 3, 4. Para. 900 km to jechaliśmy specjalnie, tylko żeby przebiec tutaj w rzeźniku. Kawał drogi. Skąd? Trójmiasta, Gdańsk.
Słyszałem, nie zgadzałem z wami. Nie, to widocznie ktoś inny z Gdańska, jest to popularny bieg. Wobec tego jest tutaj para z Gdańska, ale przyjechali z żonami. Nasze żony zostały. Pozdrawiamy nasze żony kochane. No właśnie. Pozdrawiamy. Faktycznie my jesteśmy na rzeźniku, a nie tak jak się obawiacie. Pozdrawiamy, wszystko jest w porządku. Mamy jeszcze trochę do startu, się motywujemy. Jakie doświadczenia? No w biegach ultra nie mamy doświadczeń tak naprawdę, więc to będzie nasz debiut. Czy to do mnie? To będzie nasz debiut, nie mamy takich doświadczeń na takich dystansach, więc zobaczymy. Na pewno będzie rekord życiowy. Bo pierwszy raz. Czy do tej pory wasze wyobrażenia się zgadzają z tym, coście sobie marzyli, czy już jest jakaś inna rzeczywistość? Trochę o tym biegu czytaliśmy, oglądaliśmy relacje w internecie i na razie wszystko się zgadza. Wydaje się, że no przed biegiem to trudno powiedzieć. Wydaje się, że dopiero na miejscu, na trasie zweryfikuje to wszystko życie i zobaczymy, czy jesteśmy dobrze przygotowani, czy... Ciekawi mi lista zapisów. Udało się za pierwszym razem, czy w dogrywce? We dwóch celowaliśmy i akurat kolega trafił zapis. Zapisaliśmy się od razu, w pierwszych minutach. O, Rysiu! Jaka, pozwaliście chłopaki? Ja tu. Zdrębki są czasowe. Tak. 6? No nie ma. O, to tam. 30 km przed nami. Ty, skoro nie mogę 6. Zrobimy bramę, będzie flacha. Tu jest 11. Uwaga! Udowołałem ci, żebyśmy sobie zrobili bramę, bo... Nie, jechał się pogoda czy coś, to my sobie mamy ściuchy na przykład ewentualnie i tak dalej. Będziemy strzelać. Nie do ludzi. Nie, nie, broń Boże do ludzi. Uważajcie na pijami, nie? Ślepymi. A witam, widziałem wszystkich serdecznie. Dawno nie mówiłem do mikrofonu. I raz! Chodźcie tu! Tutaj się zostawię, żeby... Ewelina! Lewo stawił ma 3 strefy, 8 godzin, 11 godzin i wyżej i potem jest już to na dłuższy czas, musimy ustawiać się dalej. Biegniemy w kierunku mostu, szanowni w kierunku mostu, ustawialiśmy stronę do mostu. Wcześnie rano, spać nie możecie? No właśnie się zastanawiamy, co tu robimy. Cały czas mamy dylemat, czy wracać do łóżka. Ja próbowałam usnąć, ale mnie uwierało prześcieradło, poduszka mi nie pasowała, Piotrek za dużo miejsca zajmował, zdejmował kołdrę, ława była za blisko i uderzała w nią w nogę i chyba się za dużo najadłam. To znaczy nie było dobrych sąsiadów, co? Nie mieliście dobrych sąsiadów? Mieliśmy bardzo dobrych sąsiadów. Oni też chcieli spać i też nie mogli. Skąd żeście dojechały? Z Poznania. Poznań. Długo biegacie? 2 lata. Ja 4. A jakiś taki maraton z przeżyciami? Wspólny maraton z przeżyciami. Taki na życióweczkę, trudny w Poznaniu. Poznań maraton. Tak, taki asfaltowy. Najprzyjemniejszy nasz. Maraton gór stołowych razem, od startu do mety. Pierwszy ultramaraton, 46 km, to jest nasz drugi ultramaraton. Z kim rozmawiałem? Agnieszka? Aneta? Wykorzystuję wszystko, co się da. Czy pan na maraton? Proszę? Czy pan na maraton? Tak, jak najbardziej. A jaki? Tutejszy. Rzeźnika, rzeźniczka czy... Nie, rzeźnika.
Tak, tak. Jakieś doświadczenia życiowe? Nie, żadnych. Debiut. Z marszu? Tak, dokładnie. A jak się to udało zapisać? Udało się, po prostu. Siedem komputerów naraz za pierwszym uderzeniem, czy jak? Nie, tam w dodatkowym losowaniu także. Także udało się. Kochani, stoicie przed linią startu. Tu prosimy przemieścić za linię startu. Panowie organizatorzy spięci mocno trzymają jakieś urządzenie wybuchowe. Co to mamy? Mamy 11 bieg rzeźnika. A jaka to data dzisiaj? No dzisiaj jest 20 czerwca. A jednak pamięta. Jednak pamięta. Panowie, ile osób się zapisało? Zapisało się ponad 1200 osób. Dzisiaj będziemy mieli dopiero ostateczną listę startową. 1196 na liście. Z jakich narodowości? Głównie Polacy, ale mamy też kilka rodzynków spoza granic. I wschodniej, i zachodniej, i południowej. Afrykanie są? Nie dobiegli. Z tych wszystkich, które do tej pory odbyły się biegi, który wam najbardziej utknął w pamięci? Mi pierwszy, bo wtedy sam biegłem i wtedy pierwszy raz się mierzyłem z tą trasą. Wtedy nas było tutaj na starcie 10 osób, start był troszeczkę w innym miejscu i była troszeczkę inna atmosfera. Bardziej lajtowo, tak. Kolega obok też biegł? Nie, Kuba wtedy nie biegł jeszcze, Kuba wtedy jeszcze nie wiedział, że się biega. Ja wtedy jeszcze nie, na świecie nie byłem. Nie będę pytał gdzie. Doświadczenie, które dzisiaj owocuje, skąd zostało nabyte? No przez te wszystkie lata po prostu. Z roku na rok się czegoś nowego uczymy i staramy się być coraz bardziej lepsi, ale utrzymywać tę atmosferę cały czas. Najważniejsza jest atmosfera tego biegu i to, że grają tutaj wiewiórki, to, że ci ludzie kochają tu przyjeżdżać i to oni tak naprawdę tworzą tę atmosferę, bo my, tak jak mówiłem, my im tylko podajemy napoje. Co będzie sygnałem do startu? Strzał z karabinu. Tylko? Tylko strzał z karabinu, tak. Taki standard przyjęliśmy, że wystrzał jest startem. Dziękuję, z kim rozmawiałem. Mirosław Bieniecki. Jakub Langiewicz. Dzięki. Na tą flagą powyżej 11 godzin. Cofnijcie się jeszcze. Para do 16. Druga połowa drużyny 16 jest proszona do lety pobytu. 180 się już znalazło. 180 się nawet znalazło. 180. Ale jest. Masz parę? Gdzieś tam było. Ale mieliśmy takiego sukcesu, słuchaj, nie brakowało. Pamiętajcie, że będziecie cały czas udostępowani informacje przez panów z Telewizji Bezpiec. Proszę się uśmiechać i udawać, że jest wszystko w porządku. Pokazać, że jesteście skuteczni. Tak, tak. Kochani, jeszcze tutaj przypominam, ja wyznaczam i jestem. Dobra. Kochani, do startu zostały 3 minuty. Prosimy o chwilę uwagi. Wójt gminy powie parę słów.
Bardzo, bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa na biegu, 11. biegu Rzecznika. Cieszę się, że kolejny raz skończy. Życzę przede wszystkim udanego startu, no i oczywiście dotarcia do mety. Wszystkiego najlepszego, szczęśliwej drogi. Ja tradycyjnie muszę Wam powiedzieć, żebyście uważali na siebie na trasie. Mam nadzieję, że kijków tutaj nie ma. Nie jest dzisiaj ślisko, deszcz jest zamówiony, był, ale będzie dopiero za godzinkę, półtorej, więc zacznie padać, więc złapię Was w trasie. Już pada. Ach, to takie padanie to nie jest to, co będzie dalej, spokojnie. Na Chryszczatej jak zwykle będzie padało. Oddaję głos Olo, który tutaj prowadzi start i czekajcie na wystrzał. Muszę cofnąć się jeszcze kilka kroków. Dobra, czy wszyscy są już gotowi? Kierko Roman i Buczyński i Marek, 4 godziny 9 minut i 21 sekund. Moje pytanie, jak na trasie? Fantastycznie, trasa rzeźnicka, nic dodać, nic ująć. Pogoda idealna, nie gorąco, nie leje. Modliliśmy się o takie warunki, ale największa zasługa dla organizatorów. To, co oni tutaj odwalili, to jest po prostu miód na nasze nogi. A żmije były? Na szczęście żmij nie było. Ja całą drogę marzyłam o tej ławeczce. Jak widać, wsparcie techniczne. Rychtujemy żonę do dalszej drogi. A to rodzina, tak? Tak. A to córka Marysia i jej przyjaciółka Majeczka. I nasze wsparcie. Pomagasz mamie, biegniesz? Tak. Chodź Marynia, będziesz psikała. My się rozdzielimy, to się rozdzielimy, no nie ma problemu. Ale wy macie dobrą plankę dla tego. Caryńska? Jak pobiegnie?
Dobrze jest, na razie jesteśmy zgodni z planem, jak tak będziemy cisnąć, to wszystko będzie dobrze. Życie jest piękne i ja mówię to. Co na Maju? Panowie, jak na trasie? Przyjemnie. Super, rewelacja. Wrażenia są? Jak zwykle, trudno żeby nie było. A widoki? No dzisiaj słabo, ale... Nawet nie byłoby czasu, że tak powiem. Dokładnie. Trzeba z rodziną przyjechać oglądać, a nie w trakcie biegania. Proszę, dziewczyny są. Bardzo dobrze.
biegnąć. Jaki numer, jak tam mają biegnąć? Piąteczka. Piąteczka. Na świecie czeka, co najdroższy na świecie. Najtrudniejszy bieg to na trzy górskich szlaków, popełniony w ramach piwnego zakładu. Ku górze, ku niebu, w dolinę, ku mecie. Przed zachodem słońca będziemy tam przecież. No nie mów się, że schody jeszcze. Co to za zamieszanie? Jest rzutkiewka, pestki słonecznika i suszony pomidor. Posmakuję. Posmakuj, koniecznie. Dzięki. Dzięki. Dzięki, dzięki. Właśnie, chciałem się zapytać, co chodzi w skład takiego zestawu?
Przygotowaliśmy sałatkę specjalnie na bieg rzeźnika. To jest makaron pełnowartościowy z pełnego przemiału. Do tego daliśmy suszone pomidory, pesto pietruszkowe z czosnkiem i z oliwą z oliwek. Daliśmy ciecierzycę, dodaliśmy rzodkiewki i suszone pomidory. I to jest cały składnik, cały skład tej sałatki, którą podajemy dzisiaj chłopakom do bieg rzeźnika. Walec! Proszę bardzo, mogę otworzyć. Walec! Prażone pestki słonecznika. Uczestnicy mówią, że mi smakuje, więc mam nadzieję, że są szczerzy. Dzięki. Szanowni panowie, przepraszam, ile w tej chwili na mecie jest zespołów? 103. A jaki czas pierwszego zawodnika, pierwszego zespołu? Zabierze pan tego psa ze środka! 7,54,3. 7,54,3,1. Dziękuję. Już najgorsze za wami, tak? No właśnie. Jak się biegło? No dobrze. Ciężko, ale dobrze. To
nie pierwszy raz, także. Macie doświadczenie, tak? Trochę mamy doświadczenie. A w ogóle jakieś biegi długodystansowe uprawiacie? Głównie tylko ćwiczymy, Bieszczady, tak. A z kim rozmawiałem? Z Mariuszem. A skąd? Z Łańcucha. Waldek Szybiak z Przemyśla. Dziękujemy. Gratulacje. Jak było na trasie? Różnie. Na początku fajnie, bardzo ciekawie. Później koszt 70 km, już od 40. Fantastyczna przygoda, rewelacja. Czy to po raz pierwszy? Tak, pierwszy raz. Jakie wnioski na przyszłość? Chyba kocham bieganie w górę. Piwo sobie weź. Dziękuję, z kim rozmawiałem? Ania Naumiut. Dawaj! Wy sobie ściągnij na to. Jak został przez pana oceniony? Bardzo, bardzo dobrze. Jeszcze. Bardzo dobrze. Zapytam wprost. Były jakieś przygody? Pan zejdzie troszkę. Bo tam biegną. Tak, biegną ludzie. Nie było żadnych przygód. Tak jak zaplanowaliśmy, wszystko poszło tak jak należy. Żadnych niespodzianek, żadnych kryzysów. Wszystko zgodnie z planem. A skąd takie przygotowania, doświadczenia do tego biegu? No to jest nasz trzeci bieg Rzeźnika. Przygotowuję się u siebie w domu koło Leżajska mieszkamy. Jakaś miejscowość jest znana, gdzieś słyszałem, nie wiem z czego. Piwo Leżajskie. Tak. Aha, piwo. Wszyscy kojarzą Leżajskie. Z kim rozmawiałem? Jacek. Jak się biegło? Okej, fajnie. Pogoda dzisiaj była idealna. Powiem szczerze, że wymarzona dla biegaczy. Tutaj przynajmniej lepszej być nie może, bo wiadomo, że na połoninach wiało i to trochę mocno. Ale ogólnie nie było za gorąco, nie parzyło. No i podłoże też nie było najgorsze. Były momenty, że było to, ale ogólnie było okej. No i najważniejsze, że skończony. Niedawno zamknęli hardcora. Były nawet takie sceny, 7 sekund zabrakło i musieli zostać. My byśmy nie zakładali z Markiem, bo no niestety kontuzja mu się odnowiła. I ja bym powiedział, że Marek dzisiaj zrobił jak gdyby dwa rzeźniki, bo z kontuzją w zasadzie gdzieś od 55, 7 kilometra biegł. Także, znaczy z kontuzją biegł od początku, bo ona się odnowiła, natomiast bolało go praktycznie już od spereka, nie? No, dobrze jest, będziemy. Znaczy, jaki macie czas odnotowany? 12.40 Marek mówi, że mamy. Dzięki. Te torby
te torby na samochodzie, to jak z nimi zrobimy? Nie wiem, tak. Zapytamy, czy to jest w ogóle możliwość, żeby się gdzieś odbyć, bo jak nie ma, to pojedziemy z tym przybyć, tylko się zdrusza gdzieś tam. 25 po raz drugi i 125 po raz trzeci. 85. 85 po raz pierwszy. 80, tak, Rzeźniczek, 85 po raz drugi, 85 po raz trzeci. Po raz drugi i Rzeźniczek. I 185 po raz trzeci. 20. 20, Rzeźniczek po raz trzy. 212, Rzeźniczek. 212 po raz trzeci. 320. 320 po raz pierwszy, Rzeźniczek. 293. Rzeźniczek 293 i 365 po raz trzeci. 355. 355 po raz pierwszy, 355 po raz drugi, 355 po raz trzeci. 437. Panowie po rzeźniku, jak się biegło? Super, bardzo dobrze. Jesteśmy zadowoleni. Skończyliśmy. Czas 12:26. Poprawiliśmy wynik zeszłego roku. Uwagę prosiliśmy. Kryzys 4,75. Kryzys był, ale udało się go pokonać, także pozytywnie. Na którym kilometrze? Przed Smerekiem. Droga to jest wasz pierwszy. Po raz drugi biegliśmy. Pierwszy jak się udało ukończyć? Nie udało się. Ja co prawda dobiegłem do mety, ale jako team nie dobiegliśmy w zeszłym roku, ale tym razem poprawiliśmy się i jesteśmy oboje na mecie. A co byście powiedzieli pozytywnego o organizacji tego maratonu? Biegu. Super, podobało nam się i na pewno za rok tutaj wrócimy. Z roku na rok chyba jest coraz lepiej. Z kim rozmawiałem? Marcin Grupa, Ultra 77. Marek Maćkowiak. Dziękuję. Tak, gratulujemy. Przechodzimy do Rzeźniczka. Rzeźniczku, 323. Widzę, że nie jest pani sama dzisiaj tutaj. Partner z biegu jest? Po raz trzeci. To mój partner. 305. Trochę wstydliwy, to nic, damy sobie z nim radę. Podstawowe pytanie, jak się biegło? Świetnie. Rzeźnik, tak, rzeźnik. Dobrze. Proszę bardzo. Proszę jeszcze ująć tego pana, on też biegł. Proszę? Jak się biegło? Ciężko. Proszę mi powiedzieć, jakieś zdarzenie losowe było? Było, mój partner mnie wciągał pod górę. Dlaczego? Dobrze było. Dlaczego? A no nie wiem, no zmęczenie. Być może, ale jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Nie, chciałam się do niego zbliżyć i dlatego stwierdziłam, że ten etap przeżyjemy razem. Kochani, a jakim czasem żeście to ukończyli? 14 godzin, 9 minut, 50 sekund. Czy za rok przyjeżdżamy? No oczywiście, że tak. A jeszcze ser, proszę panią. Oczywiście. A z kim rozmawiałem? No dobrze, słuchajcie. No, z Łukaszem. I Dominikom. Dziękujemy. Dwie niespodzianki, kluczyki do samochodów. To dla ciebie chyba jest. Proszę, 414. Chciałaś, tak. To ich mama organizatora, a gdzie kolega? A to dla chłopaków. Albo dla babci, jak zobaczcie, sery różne. Super, jaka też fajna. Proszę. 138. Pan brał udział w rzeźniczku, tak? W rzeźniczku. Jak się biegło? Bardzo przyjemnie się biegło. Ciepło było. Dużo was było? Na trasie było nas dużo, nawet gęsto i w pociągu dużo. Drugi i 138 po raz trzeci. Jakieś zdarzenia takie ciekawe? Pogoda była piękna, bo i słońce było, i mgła było, i deszcz był. Wszystko było. I widoki piękne. Rodzina też? I rodzina z żoną biegłem, także razem biegliśmy. Bardzo przyjemnie. Dziękuję, z kim rozmawiałem? Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Z kim rozmawiałem? Paweł Mazurek. 329 po raz drugi, 329 po raz trzeci. 484. 484 po raz pierwszy, 484 po raz drugi, 484. Jakie doświadczenia pan wyniósł z tego biegu? No, to był nasz z kolegą czwarty kolejny bieg rzeźnika i za każdym razem jakoś tak nam się lepiej biegnie, biegniemy szybciej. Doświadczenia, no bardzo fajnie, bardzo pozytywnie.
To jest przeżycie samo w sobie, to jest bardzo fajna impreza, to jest bardzo fajny bieg, to jest bardzo fajna trasa. Polecam. A jakie zdarzenia losowe były? Zawsze się zdarzają, parę upadków jakichś. Ale człowiek się szybko podnosi i biegnie dalej. Powiedzcie mi, na jakim, o jakim czasie żeście to ukończyli? 11 godzin 49 minut. On mówi prawdę? No tak, no, no tak. Także jest jeszcze nad czym pracować. Panowie, to jest wielki sukces, no bo nie wiem jak to powiedzieć, mało kto o takim czasie dobiegł. To 34 pary przed nami. No właśnie. Skąd jesteście, z kim rozmawiałem? Jesteśmy ze Śląska, ja jestem z Gliwic, kolega jest z Jaworzna. Z Jaworzna jestem. Na imię? Maciek. I Darek. Darek. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. 2, 2, 2, numer 22. Numer 22 po raz pierwszy. Jest pan. Panie Zapiskoł się działo. Nie mam do pań szczęśnika. Wydawać by się mogło, że nie ma nic mocniejszego niż bieg rzeźnika, a jednak. Brawo za to, a to mocniejszy. Sami panowie w tej grupie. Jest jedna pani? To nie wiedzą, co się dzieje. A my będziemy już próbowali przyspieszać tę trochę przedługą procedurę. Dobra, rzeźniczek numer 44. 44. Numer 44. 190. Panowie, którzy zrobili największy chyba wysiłek na tym biegu, coście biegli? Przebiegliśmy tą wersję podstawową rzeźnika i odcinek dodatkowy zwany hardcorem. To jest łącznie daje coś około 100 km, ale podejrzewam, że było chyba trochę więcej. No. Zapytam się, jak się partner sprawował w czasie biegu? No, w czasie biegu na podstawowym rzeźniku poszło dobrze. Na hardkorze było już bardzo ciężko, ale cieszę się, że ukończyliśmy. Pomagał? No oczywiście, no zawsze na moje jakieś słabości to wspierał mnie i czekał na mnie. Co byście radzili tym, co się odważą w przyszłości biegnąć taki bieg? Znaczy, no musi być dobre przygotowanie, bo jak ktoś myśli, że bez odpowiedniego przygotowania można się porwać na bieg rzeźnika, czy jeszcze dodatkowo na hardcora, no to może się grubo pomylić, bo już dużo było takich wypadków. Rzeźników, gdzie 30% startujących nie ukończyło. Zwłaszcza jak gdy jest pogoda ciężka, taka z deszczem, błoto na całej długości trasy prawie, wyłączając połoniny tylko, to jest bardzo ciężko. Już z nami rozmawiałem, ale jeszcze raz przedstawcie się, z kim rozmawiałem. Ryszard Wołoszyn i Czesław Wołoszyn, bracia. Wszyscy, którzy startowali, wiecie, ile nas to kosztowało. Organizatorzy wiedzą to też i dla nich taki mały upominek. Słuchajcie, i teraz nasz kolega Darek zagra zespołem, zagra 100 lat dla organizatorów. Robili dla nas to przez wiele lat, mamy nadzieję, że będą robili to jeszcze wiele lat dla nich. Słuchajcie, dołączcie się, 100 lat dla organizatorów. Dziękuję.
kolegach, którzy w tej chwili jeszcze kręcą się gdzieś, pracują, sprzątają, prowadzą zapisy. To są ci ludzie, którzy wraz z wami ten bieg tworzą i jak ich gdzieś tam spotkacie dzisiaj wieczorem, to warto ich gdzieś na piwo wyciągnąć, bo zasłużyli. Dzięki wszystkim wolontariuszom, fantastycznie byliście. Dołączam się, naprawdę pamiętajcie o nich, bo to jest kupa dobrej roboty. Robią to przez wiele lat, robią cały rok, przygotowują się, żebyśmy my tu mogli przyjechać na kilka dni. Naprawdę chwała im za to, jest kupa wolontariuszy i nie ma etatowych pracowników. To jest potężna inwestycja. Dla nich naprawdę oklaski, przybijcie im piątkę, zawsze ich widzicie i kilka dobrych słów powiedzcie. Dziękuję bardzo. Toruń. Dziękujemy. Imprezę uznajemy za zamkniętą. Raz, dwa. Igrajcie! Igrajcie! Hej! Uczestnik biegu rzeźnika. Przepraszam, że zapytam, a ileż to sobie pan latek liczysz? 68. Co pana skłoniło do biegania? Ja tutaj mieszkam od Bieszczadach od wielu, wielu dziesiątków lat. Obserwuję ten bieg co roku i postanowiłem, ponieważ taki dobry bieg osiągnąłem, postanowiłem po prostu również zaznaczyć swoją obecność w tym biegu fizycznie, bezpośrednio na trasie. Czy zdrówko uległo zmianie? No, czuję, że to jest rzeźnik. Czuję. Po skatowanych mięśniach i ciele. Ale wszystko dobrze i regeneracja szybka i na pewno będę gotowy do następnych wyzwań. Proszę mi powiedzieć, czy inne biegi pan też długodystansowe uprawia? Całe życie coś uprawiałem. Co prawda do tej pory głównie to było kolarstwo, takie maratony kolarskie i biegi narciarskie zimą. 30 kilka razy zaliczyłem bieg piastów na głównym dystansie, ale w tej chwili spróbowałem i spodobało mi się to bieganie po górach. Lepiej byłoby, gdyby ten bieg był cały czas 80 km pod górę. Gorzej było mi na zbieganiu. Proszę pana, a młodzież, która was obserwuje, co by im pan poradził? Zaczynać, póki są młodzi. Odejść od tego, od tej technicyzacji życia, odejść od komputerów, wrócić na łono natury. Sądząc po panu, to biegi nie skrócają życia, a przedłużają, czy tak? Myślę, że na pewno. W ogóle wysiłek fizyczny, zdrowy wysiłek fizyczny, góry, zdobywanie gór, wyznaczanie sobie nowych celów, cały czas iść do przodu po prostu z tą zmaganiem, z własnym ograniczeniem, ciałem, bólem. To jest chyba czyni z człowieka, szczególnie z mężczyzny, wyrabia charakter. Dziękuję panu, a z kim rozmawiałem? Jacek Kranz, emerytowany leśniczy Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. 47 po raz pierwszy. Jak się udał 11 rzeźnik? Jak wy oceniacie od strony organizacyjnej? No było dużo ciężej niż rok temu. Mieliśmy o 50% więcej zawodników. I to na pewno odczuliśmy organizacyjnie. No ale takie pierwsze nas dochodzą dźwięki, że chyba się udało, ludziom się podobało. Raczej nie mieliśmy zbyt dużych wtop, a jakieś były, o części my tylko wiemy, o części pewnie się dowiemy z forów internetowych. Ale myślę, że to była udana impreza. Z czego jesteście najbardziej zadowoleni? No jesteśmy bardzo zadowoleni i dumni z zawodników, że aż tylu ich dobiegło do mety. Bo niecałe 10% tylko gdzieś zostało na trasie. I no to znaczy, że ci zawodnicy byli naprawdę dobrze przygotowani. I to nam się bardzo podoba, że przyjrzały tutaj coraz mocniejsi zawodnicy. Nie traktują tego jako amatorską imprezę, ale taką, że trzeba się do niej przygotować. Już się uznają i wiedzą, że to jest trudne. A jak oni sami? Co przychodzą, co mówią? Zgłaszają do was jakieś albo uwagi, albo przychodzą, dziękują, chwalą? No, jest dużo podziękowań, wiadomo. Myślę, że to dopiero w kolejnych dniach będziemy się czegoś dowiadywali, bo wiadomo, ludzie są zmęczeni, wracają do domów. To nie jest teraz taki czas. Ale pamiętając z ubiegłych lat, no, zwykle były dosyć dobre o biegu rzeźnika opinie, jeżeli chodzi o organizację. Minusy staramy się poprawiać w kolejnych latach w miarę możliwości.
Największe wpadki organizacyjne 11 biegu rzeźnika. Poproszę organizatora. Chyba zawsze się trochę na podsumowania, jeżeli chodzi o wpadki organizacyjne. Biuro zawodów mogło być lepiej zorganizowane, żeby nie było, żeby się tak to nie przeciągało. A tak to myślę, że ogólnie to wszystko ogarnęliśmy, no, w jakiś sposób. Powiedz, i jak wiele osób i jak długo było zaangażowanych, żeby ten trzydniowe święto biegania w Bieszczadach zorganizować? No taka grupa, która musiała przez cały rok jakby pracować na to, to było kilka osób, ale tuż przed biegiem, ostatni tydzień, dwa tygodnie, no to było kilkanaście, kilkadziesiąt, a podczas samego biegu to było 60-80 wolontariuszy razem z organizatorami, którzy to wszystko obsługiwało. Nie liczę oczywiście tutaj tych służb, które typu GOP, policja, które z nami współpracowały. To były dodatkowe osoby. Bieszczady to góry, ale to również piękne, wspaniałe lasy. Jak wam się z leśnikami współpracuje? No, współpraca z nadleśnictwem no, z roku na rok się coraz lepiej układa. No, zresztą to było widać po upominkach, które nadleśnictwo przygotowało dla dzieci w biegu rzeźniczątka. A przy organizacji nam bardzo pomogli, po prostu oczyszczając szlak, gdyż z powodu wichur tutaj było bardzo dużo pozwalanych drzew i przy takiej dużej liczbie uczestników to by się tworzyły kilometrowe korki, tak jak w centrum miasta, w godzinach szczytu. Więc to, że oni nam tutaj pomogli z czyszczeniem przy szlaku, na pewno wpłynęło pozytywnie bardzo na imprezę, że ona się mogła odbyć w takiej formie, jakiej się odbyła. Dobra, dziękuję. Dzięki. Mirek, 11 bieg rzeźnika za nami. Jak ci był? Jeszcze nie jestem w stanie tak naprawdę dobrze tego ocenić, ponieważ jestem cholernie zmęczony. Mam grupę 100 cholernie zmęczonych wolontariuszy, którzy czekają, żeby się napić gdzieś piwa i odpocząć, i siąść i na chwilę odpocząć po prostu. A jest jeszcze roboty, jest mnóstwo, bo to, że jest koniec imprezy, to nie znaczy, że jest koniec imprezy, tylko jest jeszcze mnóstwo rzeczy do zrobienia. 11 bieg rzeźnika? No był chyba, nie wiem, najlepszy ze wszystkich. Organizacyjnie myślę, że najlepszy, ponieważ ekipa jest już wprawiona, zrobiła mnóstwo fajnych rzeczy. Udało się skończyć ten bieg organizacyjnie bez zaliczania jakiejś większej wtopy. Mieliśmy mnóstwo drobnych błędów, które mam nadzieję, że widzimy przede wszystkim my, nie zawodnicy. No ale te błędy się zdarzają. No, to jest trudny organizacyjnie bieg i nie spodziewam się, że by było kiedykolwiek tak, że nie będzie, że wszystko pójdzie tak, jak zaplanowaliśmy. Zawodnicy wszyscy dobiegli, ci, którzy byli w stanie dobiec, nikomu się nie stała większa krzywda. Parę kontuzji oczywiście było parę interwencji GoPru, było parę interwencji naszych, gdzie trzeba było pomagać zawodnikom zejść z trasy, ponieważ przecenili trochę swoje siły, przede wszystkim przecenili swoje siły lub złapali kontuzję i to się może zdarzyć każdemu, prawda? Był to bieg, wydaje mi się, w perfekcyjnej pogodzie dla zawodników. Odbył się w takich warunkach, jakie rzadko bywają na rzeźniku. Więc ci, co go przebiegli w dobrym czasie, to mieli akurat idealną okazję, żeby ten dobry czas wykręcić. Przepraszam. Wyłączam. Co więcej o 11 biegu? No jest to najtrudniejszy logistycznie dotychczas bieg, jaki organizowaliśmy. Bo oprócz samego biegu rzeźnika odbył się rzeźniczek, który właściwie osiągnął taki moment tego samego, co znaczy rzeźniczek miał ponad 500 osób startowało w rzeźniczku. Ponad 500 osób to rzeźnik osiągał po 8 latach bycia rzeźnikiem. Rzeźniczek nagle stał się bardzo popularny, więc to jest druga wielka impreza. Tak naprawdę rzeźnik chyba w tej chwili jest największym pojedynczym biegiem górskim w Polsce, nie licząc jakichś festiwali. Rzeźniczek jest jednym z większych, więc mieliśmy dwie duże górskie imprezy w ciągu dwóch dni, a do tego mieliśmy jeszcze towarzyszące biegi dla dzieci w różnym wieku. Mieliśmy bardzo trudny bieg logistycznie, odbywający się nie tak jak większość biegów w kółko. Biegnie się z A do A przez jakieś tam góry, miejsca, ale wraca się do tego samego miejsca. Tylko biegliśmy przez... biegliśmy, też coś dodaję. Tylko zawodnicy biegli przez
całe Bieszczady, od Komańczy do Ustrzyków Górnych czy do Włosatego. I logistycznie do rozplanowania taka trasa jest strasznie, strasznie trudna z punktu widzenia organizacyjnego. Jak się biega, to czy się biega w kółko, czy się biega po linii, nie ma większego znaczenia. Dla nas to jest kwestia wynajmu kilkudziesięciu autokarów, które wożą ludzi tam i z powrotem. To jest kwestia koordynacji zawodów, które odbywają się na przestrzeni tak naprawdę 80 do 100 kilometrów. I my tą przestrzeń mamy do ogarnięcia przez tą skromną ekipę, gdzie mamy jednego człowieka na kilometr właściwie. To nie jest łatwe. Udaje się to tylko dzięki temu, że mamy naprawdę świetnych wolontariuszy, doświadczonych w różnych imprezach. Przede wszystkim w biegu rzeźnika, ale też w maratonie bieszczadzkim, w maratonie lubelskim. Tu widać nasz zaprzyjaźniony maraton lubelski. W Runmagedonie też zaprzyjaźnionym. Oraz w wielu innych imprezach to są ludzie naprawdę, którzy są najlepszym zasobem, jaki ma ten bieg. Zawodnicy, no część się zmienia, część się nie zmienia, bo powiedzmy, że część jest stałych, ale ten zasób, którym są wolontariusze pracujący przy tym biegu, to są ludzie, którzy tworzą charakter tego biegu, to są ludzie, którzy tworzą ten bieg po prostu w takiej formie, jaki on jest. Bieg rzeźnika, rzeźniczątko dla dzieci, to się stworzył już właściwie w taki rzeźnicki festiwal biegowy. Czy na przyszły rok, na 12. edycję przygotujecie jeszcze coś nowego? Myślę, że tak. Myślę, że nie siądziemy na laurach, tylko spróbujemy zrobić coś nowego. No, naszą ambicją jest stworzenie tego rzeźnika ultra, który odbywałby się na trasie no, dużo dłuższej niż rzeźnik, nawet dłuższej niż rzeźnik hardcore. Pracujemy nad tym, żeby ta trasa była bardzo atrakcyjna i fajna, ale na pewno nie odbędzie się on w ten sam weekend. Pewnie będzie to weekend po rzeźniku. No to i biegacze nie mogliby biec w ten sam weekend drugiego takiego długiego dystansu. No i my organizacyjnie nie dalibyśmy rady, ponieważ no jesteśmy wszyscy strasznie, strasznie przemęczeni, bardzo mało spaliśmy. Niewiele jedliśmy, chociaż po mnie nie widać, gruby dalej jak byłem. I myślę, że musimy teraz chwilę siąść i odpocząć, złapać jakąś taką refleksję i chwilę spokoju. No mamy mnóstwo punktów do poprawy, mamy mnóstwo rzeczy, które chcemy zmienić, mamy mnóstwo rzeczy, które wiemy, że chcemy utrzymać albo rozwinąć bardziej. No, mnóstwo pracy przed nami, przed kolejnymi imprezami. Ale możecie się pochwalić przede wszystkim chyba tym, co jest solą imprez biegowych, wspaniałym gronem biegaczy górskich zakochanych w Bieszczadach, zakochanych też w rzeźniku. No bardzo mnie to cieszy. Bieszczady wiadomo, piękne jakie są, takie są i na szczęście ludziom nie udało się ich zniszczyć. To, że oni tu przyjeżdżają właśnie na bieg rzeźnika, a nie od tak sobie pobiegać gdzieś po lesie, to mnie bardzo cieszy. Liczę na to, że będą przyjeżdżać też na inne imprezy, które się będą odbywały w Bieszczadach, czy to rajdy rowerowe, wyścigi rowerowe organizowane przez nadleśnictwo, czy nasze kolejne biegi, czy po prostu rajdy turystyczne, czy koncerty, które się tutaj odbywają i są świetne, bo odbywają się w świetnej scenerii. Jest to po prostu piękne miejsce. A fajne dzikie to towarzystwo? Ci biegacze? Fantastyczne. Biegacze są najlepsi. Bardzo chętnie napiję się z nimi za chwilę piwa. To na koniec powiedz mi, słyszałem, że ma być kolejny rzeźnik zimowy. Jest taki plan. Mamy tutaj plan wspólny z Nadleśnictwem Cisna, aby taki rzeźnik zimowy zorganizować. Myślę, że on dojdzie do skutku w przyszłym roku. Styczeń, luty, tak bym zakładał. Musimy zobaczyć jeszcze, jakie będą warunki, jakie będą trasy, ale no jest pomysł, mamy to logistycznie już rozpracowane. Na pewno to będzie bieg w kółko, nie z A do B. I na pewno będzie to fajny bieg, ale na pewno nie na taką skalę jak rzeźnik, ponieważ ja już bym nie dał rady fizycznie. Z tą skalą to ja bym tak nie szarżował, bo pierwszy rzeźnik to było 10 osób, a rozrósł się tak jak się rozrósł, więc i z zimowym będzie pewnie tak samo, bo ludzie kochają wyzwania. Ludzie kochają wyzwania, my kochamy wyzwania, chcemy te wyzwania ludziom tworzyć. No i przyznam, że chcemy w nich uczestniczyć, no przecież popatrzmy na bieg rzeźnika, jednak w rzeźniczku, bo w biegu rzeźnika nie mogli, ponieważ pracowali, brało udział kilkunastu naszych wolontariuszy, którzy no, zdobywali wysokie, fajne pozycje w rzeźniczku, łącznie z moją żoną, która go wygrała, więc sami jesteśmy miłośnikami tych gór, sami jesteśmy miłośnikami biegania po tych górach. I nie jest tak, że ściągamy innych w jakąś taką
takie miejsce, które sami byśmy nie weszli. Więc tworzymy tylko dla nich taką sytuację, która wydaje się nam atrakcyjna i pozwalamy im w tej sytuacji uczestniczyć. I to jest, wydaje mi się, to myślę, że dlatego ludzie lubią rzeźnika, że robią to biegacze dla biegaczy.